Witam kochani, Szparagus z tej strony. Tym razem chciałem wam pokazać okręcik 9 tiru Ibuki. To były jedna z pierwszych moich bitew na tym okręcie. I mimo że bitwa jest przegrana, to myślę, że dzięki niej będziecie mogli poznać potencjał tego okrętu, jeżeli nie mieliście okazji nim pograć lub zastanawiacie się, czy pozostać na Mogami lub wykupić e-booki, no to w jakiejś części wam być może ten film tutaj podsunie odpowiedź. E-booki ma przewagę w kilku elementach tak naprawdę, porównując go do Mogami. Między innymi ma taką przewagę, że ma dużo większy zasięg, jesteśmy w nim w stanie prowadzić skuteczny ogień na prawie 19 km. Niestety Mogami, jeśli chodzi o zasięg ognia, kuleje. Tak samo jak i Mogami, Ibuki ma, jak wszystkie japońskie krążowniki, bardzo duże możliwości, jeśli chodzi o podpalenia, jeżeli chodzi o pociski odłamkowo burzące. Niektóre salwy nawet wchodzą po 7-8 tysięcy, również z obeków, zwłaszcza jeżeli okręt jest nienaruszony i jest bardzo dużo pożarów. Ja dodatkowo z kapitana używam perku za 4 punkty na plus 3% podpalenia perkula, co daje nam tak naprawdę perkula razem z tym perkiem 20% szans na podpalenie, więc ta szansa na podpalenie jest naprawdę bardzo, bardzo duża. Tutaj popłynąłem w dywizjonie ze stałą ekipą z Veto Gaming, z Petrusem oraz Nikonem. Nikon na Taszkencie, ponieważ chyba nie miał żadnej dziewiątki. Petrus dziewiątka, niemiecki pancernik. No i generalnie bitwa typu dominacja, czyli kapowanie punktów po 4 dedeki w drużynie, więc teoretycznie w miarę wyrównane składy. Poszła pierwsza salwa do Ajoły, która jest na dystansie niespełna 17 km już w tej chwili. Jakieś tam pierwsze 3 hity. No i zaczynamy tutaj zabawę i walkę o punkt B. Tak jak powiedziałem, niestety bitwa będzie przegrana. Tutaj kilka czynników spowodowało, że żeśmy tą bitwę najzwyczajniej w świecie przegrali, między innymi to, że były potracone punkty i tak dalej, ale to wszystko zobaczycie w dalszym ciągu bitwy. No ja myślę, że Ibuki to nie jest mój docelowy okręt. Moim docelowym okrętem jest jednak mimo wszystko Zao, które jest naprawdę mocne. Jak widzicie, Ibuki 35100 hapsa i z tego co pamiętam, to tutaj gram jeszcze na pierwszym kadłubie, na drugim tego hapsa będzie około 39 tysięcy. U nas w drużynie jeszcze Tirpitz stał na awku, no w takiej sytuacji ciężko wygrywać bitwę. I powiem wam tak, ten fragment bitwy tutaj, który widzicie, będzie dość nudny, ponieważ najzwyczajniej w świecie chciałem wykorzystać potencjał, jaki daje tutaj mapa, jeśli chodzi o prowadzenie ognia artyleryjskiego. Byłem schowany, niewidoczny dla przeciwników, ale dzięki temu, że byłem niewidoczny, mogłem na dłużej wiązać ogniem pancerniki. Tutaj na cel obrałem sobie North Carolina, która była w odległości 15 km ode mnie. Te kropeczki, które widzicie nad okrętem, oznaczają tylko tyle, czy okręt płynie do przodu, czy stoi, czy płynie na wstecznym. Jeżeli kropeczka jest zielona, okręt płynie do przodu, jeśli czerwona, okręt stoi, jeśli fioletowa, okręt płynie do tyłu. Jest to jeden z gadżetów, jeśli chodzi o mody Asline'a. Również można to, w którą stronę okręt płynie, określić w inny sposób. Jeżeli patrzycie na dym z komina, to wówczas będziecie widzieli, w jakim kierunku ten okręt zmierza. To tak a propos taktycznych rozgrywek. W tej chwili, jak widzicie, dwa pożary ma North Carolina. Chyba w tym momencie ugasiła te pożary. Ja zobaczyłem kijów, ale niestety ktoś ten kijów przede mną zdążył utopić i był to Petrus.
A w związku z powyższym postanowiłem dalej prowadzić ogień w kierunku North Carolina, ponieważ tak zwane dojenie, takie darmowe zadawanie obrażeń, gdzie przeciwnik mnie nie widzi, to jest jedna z rzeczy, które mogą się w tej grze podobać, mimo że no, bitwa wówczas wydaje się dość nudna, ale pamiętajcie, że jeżeli gracie na tirach wyższych, a w mojej ocenie wyższe tiry to 8, 9, 10, to tutaj już naprawdę trzeba rozgrywać bitwę z głową, bo jeżeli się skonfrontujecie, nie wiem, krążownikiem bezpośrednio z pancernikiem, gdzieś tam będziecie robili nawrót, pokażecie choć na chwilę bójkę, to wierzcie mi, że możecie jedną salwą odparować, zostać odparowani i niekoniecznie będzie to detonacja, więc ja tutaj wyszedłem z założenia, że im więcej zadam obrażeń tej North Carolinie, tym lepiej. Zobaczcie, ona już ma w tej chwili 3 pożary. Na razie tych obrażeń nie jest za dużo, bo tylko 30 tysięcy, ale sukcesywnie, jak to się mówi, powoli łyżeczką, ale wciąż próbujemy tutaj te obrażenia zadawać. Cały czas ta North Carolina płonie, jak widzicie, licznik tutaj nabija dodatkowe punkty HP i mniej więcej tak to tutaj sytuacja wygląda. Pojawił się niestety w pobliżu, również w zasięgu Izumo. W związku z powyższym odpuściłem sobie North Carolina i postanowiłem pomóc tutaj ludziom ode mnie z zespołu. Nie wiem, czy tym tirpicem się w końcu ruszył, czy się nie ruszył. Chyba widzę, że zaczął, mam wrażenie, delikatnie zmieniać położenie, no ale na tym etapie gry, gdy zawodnik zaczyna grać, no to jest bez sensu. Taki zawodnik tutaj powinien dostać jakieś tam punkty ujemne do karmy, bo takie zachowanie naprawdę osłabia mocno drużynę. Petrus już jest tutaj dość mocno obity, ma około połowy punktów zdrowia. Zobaczcie, jest kolejny, czwarty pożar. Co do taktyki, słuchajcie, jeśli gracie pancernikiem, to pamiętajcie o tym, że jeżeli macie jeden pożar, a macie zazwyczaj 3 albo czasami 4 naprawki, regenerację, to jeżeli macie jeden pożar, to nie gaście tego pożaru. Każdy pożar i zalanie można odrobić naprawką. I jeżeli jest to jeden pożar, to nie ma co panikować, bo pamiętajcie, że jeżeli ugasicie pożar na pancerniku i przeciwnicy to widzą, to starają się was podpalić wówczas w 3-4 miejscach i wtedy robi się nieciekawie, bo zostajecie przez te pożary naprawdę wydojeni i możecie bardzo szybko skończyć w porcie, więc taka tylko uwaga. Tutaj niestety problemy z celnością, okazało się, że mi oko się zatrzymało, ja w ferworze walki nie przywiązałem uwagi do tego, jaka kropka nad nim się świeci, ani do tego, że dym idzie z komina prosto, więc obie te salwy były chybione. Zobaczyłem, że pancernik Izumu jest już bardzo blisko i postanowiłem w tym momencie go tutaj zadać mu jak najwięcej obrażeń. Niestety ta salwa wyszła tylko za 1000 parę punktów. W tym momencie Petrus został zatopiony przez Izumo. Ja tutaj wystrzeliłem 2 salwy torped, licząc na to, że Izumo nie zdąży się oddalić ode mnie na odległość większą niż 10 km, a to pozwoli mi z kolei na to, że te torpedy do niego dojdą. Jak widzicie, jest kolejny pożar. Tych pożarów już zadałem w sumie 6. Zrobiło się 50 ponad 1000 obrażeń, więc już jest całkiem sympatycznie. Torpedy z e-booki mam pierwsze, tych drugich nie będę montował, ponieważ będzie mi szkoda punktów doświadczenia na nie. I widzicie, jedna torpedka ładnie tutaj trafiła za kilka tysięcy obrażeń. Ja w tym momencie postanowiłem płynąć w kierunku kapa C, aby tam pomóc naszym w walce na tym kapie. Może trochę źle zrobiłem, może powinienem popłynąć tutaj w kierunku B i najpierw utopić to Miyoko, które wcześniej widzieliśmy. No chyba popełniłem tutaj też błąd taki taktyczny, ale trudno, postanowiłem działać na kapie C.
Jeszcze tutaj jakieś obraźliwe widzę od jednego z graczy z Iowy wpisy na czacie. No i zobaczcie, w tej chwili już patrząc na pryzmat tego, jak wygląda sytuacja z okrętami, jeszcze była jakaś minimalna szansa na to, żeby powalczyć o zwycięstwo, ale ta szansa się oddalała, tym bardziej, że traciliśmy dość szybko punkt C, a przeciwnik miał 2 punkty i przewagę, zobaczcie, ponad 500 punktów do 133, więc robiło się naprawdę nieciekawie. Nasze Izumo znalazło się między Yorkiem a North Caroliną. North Carolina jest ustawiona do niego dziobem, więc obrażenia, które będziemy zadawali takiemu Izumo, przepraszam, więc obrażenia, które Izumo mogło zadać North Carolinie, będą stosunkowo niewielkie. Nie wiem, czy tam nastąpi taranowanie, chyba nie. Widzicie, skapa C właśnie płynie, skapa A na B, tam gdzieś wpływa to Miyoko, o którym wcześniej mówiłem. Bardzo żałuję, że tam nie popłynąłem, bo tym e-bookiem spokojnie mógłbym to Miyoko zmasakrować, tym bardziej, że e-booki posiada naprawkę, więc nawet jakbym poszedł na wymianę burta w burtę i dostawałbym jakieś pechowe losowania, to myślę, że i tak udałoby się go wykończyć. No niestety postanowiłem popłynąć na C i tutaj troszeczkę powalczyć. Izumo, jak widzicie, już jest troszeczkę zdojone, niepotrzebnie też ustawiło się centralnie bokiem do tej North Caroliny. To też taki błąd taktyczny, chyba się troszeczkę napalił. Mógł się po prostu zatrzymać, najwyżej by go taranował i z tych dwóch wież z przodu, bo wówczas z trzeciej nie mógłby prowadzić ognia, bo ona by była zasłonięta frontem do przeciwnika. Chyba to by było najlepsze. Izumo, jeżeli się ustawi do Was frontem i gracie innym pancernikiem, to też bardzo trudno mu wbijać cytadele. Jak widzicie, kolejny pożar. North Carolina płonie. W tej chwili North Carolina ustawiła, działa w moim kierunku. Ja troszeczkę popełniłem błąd, ponieważ zbyt mocno tutaj zwolniłem i z tego, co kojarzę, to zaraz jakąś bułę solidną tutaj od tej North Caroliny dostanę. Izumo już nie ma, więc North Carolina obrała sobie mnie na główny cel. Zobaczcie, ja jeszcze pokazuję burtę do Scharnhorsta, który właśnie teraz mnie trafił. Na szczęście to losowanie nie było zbyt dobre. Dla niego tych obrażeń nie było zbyt wiele. No i już jest w tej chwili 89 tysięcy obrażeń. Zobaczcie, 7 pożarów. Także dość szybko znikam, jeżeli zaprzestaję prowadzenia ognia. Tutaj już, mimo że nie byłem wyspotowany, zobaczcie, robiłem odwrót i niestety bułeczka za 5600 wpadła. Na szczęście nie dostałem cytadeli, trochę byłem skontowany, może to uratowało mi skórę. Do końca bitwy pozostało niewiele czasu, bo około 6 minut, a tak naprawdę chyba bitwa, z tego co pokazuje tutaj licznik punktów, skończy się sporo wcześniej. North Carolina również mi zniknęła z pola widzenia, co oznacza, że również ma dobry concealment, dobrą niewidkę na tym pancerniku. No i ja tutaj postanowiłem skierować się do wyspy, tak aby ona nie miała czystego bicia na mój okręt. W tej chwili niszczyciel nasz wyspotował, Fletcher wyspotował nam tutaj te okręty, ale niestety one tu odchodzą. Trochę się dziwię, że ten Fletcher nie popłynął na kapować punktu C, tylko podpłynął tak blisko do pancernika i krążownika, gdzie wiadomo, że krążownik może takiego Fletchera, nawet Miyoko, ze swoimi 203-kami bardzo szybko pozbawić punktów HP. Oczywistym było, że jeżeli Fletcher zostanie wykryty, to Karolina zacznie momentalnie tańczyć i mamy kolejny pożar, także kolejne punkty tutaj wlatują. No mówię, no jest potencjał w tym okręcie. Myślę, że dużo większy potencjał ma Zao, dlatego e-bookiego raczej nie będę planował zatrzymać, tym bardziej, że rzucę go na dziewiątki, dziesiątki.
Na siódemki też, ale generalnie na ósemki, dziewiątki. Także lepiej sobie grać takim Zao, gdzie już jest dziesiątką i gdzie się ma naprawdę najmocniejszy okręt. Tutaj poszła pierwsza salwa z obeków. Od razu awaryjnie były włączone pepeki. Zobaczcie, kolejny pożar już w tym momencie, dziewiąty. To mi oko jeszcze przez chwilę płonie. Nie wiem, czy wcześniej służyło naprawki, czy nie. Teraz salwa tylko z frontowych wież, bo te z tyłu nie nadążyły się wrócić. Wpadła cytadelka, buła za 6400. I w tym momencie Miyoko tutaj kończy zabawę. Fletcher tak naprawdę mi go zdjął, bo pewnie jeszcze mógłbym tutaj spokojnie mu poprawić. Okej, kochani, to jest tak naprawdę koniec bitwy. 106 punktów, 106 tysięcy punktów obrażeń, mimo że bitwa przegrana. I tak naprawdę nie jest to nie wiadomo jaka bitwa w moim wykonaniu. To zobaczcie, że ilość pożarów, które powodujemy tymi działami na pancernikach, jest na tyle potężna, że można spokojnie zadać w bitwie ponad 100 tysięcy obrażeń, a jeżeli jeszcze się kogoś uda na przykład storpedować, a miałem bitwę, gdzie tym e-bookiem storpedowałem przeciwnika, tak naprawdę był to pancernik Yamato, i wówczas naprawdę te obrażenia robią się potężne, rzędu 150 lub nawet więcej tysięcy. Ja tyle tym razem, mam nadzieję, że będzie więcej czasu w przyszłości na to, żebym te filmy wrzucał częściej. Pozdrawiam Was serdecznie. Jeżeli dochodziły jakieś odgłosy u mnie zza okna, to trwa budowa, za co bardzo przepraszam, ale niestety nie mam na to żadnego wpływu. Tymczasem trzymajcie się. Dziękuję za uwagę.